Baron zainstalował się w mieszkaniu swej żony. Przerwał procesy z lokatorami, byłemu adwokatowi baronowej oświadczył, że każe mu dać baty, jeżeli kiedykolwiek wyrazi się bez szacunku o swej klientce, a pani Stawskiej napisał list z przeprosinami i posłał jej aż pod Częstochowę ogromny bukiet. Nareszcie przyjął kucharza i wraz ze swoją małżonką złożył wizyty rozmaitym osobom z towarzystwa, powiedziawszy pierwej Maruszewiczowi, który ogłosił to po mieście, że jeżeli która z dam nie odda im rewizyty, wówczas baron od jej męża zażąda satysfakcji. W salonach zgorszono się dzikimi pretensjami barona, rewizyty jednak złożyli państwu krzeszowskim wszyscy i prawie wszyscy zawarli z nim bliższe stosunki. W zamian pani baronowa, co z jej strony było dowodem nadzwyczajnej delikatności, nic nikomu nie mówiąc, Spłacała długi męża. Niektórym zwierzycieli robiła impertynencje, wobec innych płakała, prawie wszystkim odtrącała jakieś sumy na rachunek lichwiarskich procentów, irytowała się, ale płaciła. Już w osobnej szufladzie jej biurka leżało kilka funtów mężowskich weksli, kiedy zdarzył się następny wypadek. Sklep Wokulskiego w lipcu miał objąć w posiadanie Henryk Szlangbaum. A ponieważ nowy nabywca nie życzył sobie przejmować ani długów, ani wierzytelności dawnej firmy, więc pan Rzecki na gwałt regulował rachunki. Między innymi posłał notatkę na paręset rubli baronowi Krzeszowskiemu z prośbą o rychłą odpowiedź. Notatka, jak wszystkie tego rodzaju dokumenta, dostała się w ręce baronowej, która zamiast zapłacić, odpisała Rzeckiemu list impertynencki, gdzie nie brakło wzmianki o szachrajstwie, o nieuczciwym kupnie klaczy itd. Akurat we dwadzieścia cztery godzin po wysłaniu tego listu w lokalu państwa Krzeszowskich zjawił się Rzecki oświadczając, że chce się widzieć z baronem. Baron przyjął go bardzo życzliwie, choć nie ukrywał zdziwienia, spostrzegłszy, że były sekundant jego przeciwnika jest mocno rozdrażniony. Przychodzę do pana z pretensją, zaczął stary subjekt. Onegdaj ośmieliłem się przysłać panu rachunek. Ach, tak, jestem coś winien panom, ileż to wynosi? 236 sześć rubli, kopiejek 13. Jutro postaram się zaspokoić panów. — To nie wszystko — przerwał Murzecki. — Wczoraj bowiem od szanownej małżonki pańskiej otrzymałem ten oto list. Baron przeczytał podany mu papier, zamyślił się i odparł. — Przykro mi bardzo, że baronowa użyła tak nieparlamentarnych wyrazów, ale co do tej klaczy, to ma rację. Pan Wokulski, czego mu zresztą nie mam za złe... Dał mi istotnie za klacz 600, a wziął kwit na 800 rubli. Rzecki pozieleniał z gniewu. Panie baronie, boleję nad tym wypadkiem, ale jeden z nas dwóch jest ofiarą mistyfikacji. Grubej mistyfikacji, panie, a oto dowód. Wydobył z kieszeni dwa arkusze i jeden z nich podał Krzeszowskiemu. Baron rzucił okiem i zawołał. Więc to ten łotr Maruszewicz! Ależ honorem ręczę, że oddał mi tylko sześćset rubli i jeszcze dużo mówił o interesowności pana Wokulskiego. A to? spytał Rzecki podając drugi papier. Baron obejrzał dokument z góry na dół i z dołu do góry. Usta mu pobladły. Teraz wszystko rozumiem, rzekł. Ten kwit jest sfałszowany, a sfałszowany przez Maruszewicza. Ja nie pożyczałem pieniędzy od pana Wokulskiego. Niemniej jednak pani baronowa nazwała nas szachrajami. Baron podniósł się z fotelu. Wybacz pan, rzekł, w imieniu mojej żony uroczyście przepraszam i niezależnie od satysfakcji, jaką gotów jestem dać panom, zrobię co trzeba, żeby naprawić krzywdę wyrządzoną panu Wokulskiemu. Tak, panie, złożę wizyty wszystkim moim przyjaciołom i oświadczę im, że pan Wokulski jest dżentelmenem, że zapłacił za klacz 800 rubli i że obaj staliśmy się ofiarami intryg tego łotra Maruszewicza. Krzeszowscy, panie, y, panie Rzecki. Szanowny panie Rzecki. Krzeszowscy nigdy i nikogo nie oczerniali. Mogli błądzić, ale w dobrej wierze, panie y, Rzecki. Szanowny panie Rzecki. Na tym skończyła się rozmowa. Stary subjekt bowiem, pomimo nalegań barona, nie chciał ani słuchać usprawiedliwień, ani nawet widzieć się z panią baronową. Baron, odprowadziwszy Rzeckiego do drzwi, nie mogąc wytrzymać, odezwał się do Leona. Ci kupcy to jednak honorowi ludzie. Mają gotówkę jaśnie panie, mają kredyt odparł Leon. Głupcze jakiś! Więc my już nie mamy honoru, dlatego że nie mamy kredytu? Mamy jaśnie panie, ale na inszy sposób. Spodziewam się, że nie na kupiecki sposób odparł dumnie baron. I kazał sobie podać garnitur wizytowy. Prosto od barona Rzecki udał się do Wokulskiego i treściwie opowiedział mu o nadużyciach Maruszewicza, o skrusze barona, a nareszcie oddał fałszowane dokumenta, radząc wytoczenie procesu. Wokulski słuchał go poważnie. Nawet kiwał głową, ale patrzył nie wiadomo gdzie i myślał nie wiadomo o czym. Stary subiekt, zmiarkowawszy, że nie ma tu co robić dłużej, pożegnał swego stacha i rzekł na odchodne. – Widzę, żeś diabelnie zajęty, więc… Najlepiej zrobisz, jeżeli od razu oddasz sprawę adwokatowi. Dobrze, dobrze, odparł Wokulski, nie zdając sobie sprawy z tego, co mówi pan Ignacy. Właśnie w tej chwili myślał o ruinach Zasławskiego zamku, w których pierwszy raz zobaczył łzy w oczach panny Izabeli. Jaka ona szlachetna, jaka delikatność uczuć. Jeszcze nieprędko poznam wszystkie skarby tej pięknej duży. Po dwa razy dziennie bywał u pana Łęckiego, a jeżeli nie u niego, to przynajmniej w tych towarzystwach, gdzie mógł spotkać się z panną Izabelą, patrzeć na nią i zamienić choć parę wyrazów. To mu na dziś wystarczało, a o przyszłości nie śmiał myśleć. Zdaje mi się, że umrę u jej nóg, mówił sobie. No i cóż z tego? Umrę patrząc na nią i może przez całą wieczność będę ją widział. Któż wie, czy życie przyszłe nie zamyka się w ostatnim uczuciu człowieka? I powtarzał za Mickiewiczem. A po dniach wielu, czy po latach wielu, kiedy mi każą mogiłę porzucić, wspomnisz o twoim sennym przyjacielu i spłyniesz z nieba, aby go ocucić. Znowu mnie złożysz na twym łonie białym, znowu mnie ramię kochane otoczy, zbudzę się, myśląc, że chwilkę drzemałem, całując lica, patrząc w twoje oczy. W kilka dni wpadł do niego baron Krzeszowski. Byłem już u pana dwa razy, zawołał majstrując około binokli, które zdaje się stanowiły jedyny kłopot jego życia. Pan? Spytał Wokulski i nagle przypomniał sobie opowiadanie Rzeckiego i to, że na swym stole znalazł wczoraj dwa bilety barona. Domyśla się pan, z czym przychodzę, mówił baron. Panie Wokulski, czy mam przeprosić pana za mimowolną krzywdę? Ani słowa więcej, baronie, przerwał Wokulski ściskając go. Drobna to sprawa. Zresztą, gdybym nawet utargował na pańskiej klaczy dwieście rubli, czy potrzebowałbym się z tym kryć? To prawda, odparł baron, uderzając się w czoło, że też mi wcześniej nie przyszła podobna myśl. A propos zarobku, czy nie wskazałbyś mi pan sposobu szybkiego zbogacenia się? Potrzebuję na gwałt 100 tysięcy rubli w ciągu roku. Wokulski uśmiechnął się. Śmiejesz się pan, mój kuzynie, bo sądzę, że już mogę pana tak nazywać. Śmiejesz się, a przecież sam na uczciwej drodze zdobyłeś miliony w ciągu dwóch lat. Niecałych, dodał Wokulski, ale to majątek nie wypracowany, tylko wygrany. Wygrałem! Kilkanaście razy z rzędu dublując stawkę jak szuler, a cała moja zasługa polega na tym, że grałem niefałszowanymi kartami. Więc znowu szczęście! krzyknął baron obrywając binokle. A ja, mój kuzynie, ani za grosz nie mam szczęścia. Pół majątku przegrałem, drugą połowę zjadły kobietki. I choć w łeb sobie strzel, nie, ja stanowczo nie mam szczęścia. Oto i teraz myślałem, że osioł Maruszewicz zbała mu ci baronowę, dopieroż miałbym spokój w domu. Jaka byłaby ona pobłażliwa na moje drobne grzechy. Ale i cóż, baronowa nie myśli mi się sprzeniewierzyć, a tego błazna czekają roty aresztanckie. Proszę cię, wsadź go tam koniecznie, bo jego łotrostwa nawet mnie już zaczynają nudzić. A więc... Zakończył. Między nami zgoda. Dodam tylko, że odwiedziłem wszystkich moich znajomych, do których mogły dojść moje nieostrożne słowa o klaczy i najskrupulatniej rzeczy wyjaśniłem. Maruszewicz niech idzie do więzienia, tam dla niego jest najwłaściwsze miejsce, a ja na jego nieobecności zyskam parę tysięcy rubli rocznie. Byłem także u pana Tomasza i u panny Izabeli i również wytłumaczyłem nasze nieporozumienie. Strach, jak ten łotr umiał ze mnie wyciskać pieniądze. Choć już od roku nic nie mam, on jednak zawsze ode mnie pożyczał. Genialny, hultaj. Czuję, że jeżeli nie przeflancuję go do ciężkich robót, nie będę umiał się uwolnić od niego. Do widzenia, kuzynie. Nie upłynęło dziesięć minut po wyjściu barona, kiedy służący zameldował Wokulskiemu jakiegoś pana, który koniecznie chce się widzieć, ale nie mówi nazwiska. Czyżby Maruszewicz? Pomyślał wokulski. Istotnie wszedł maruszewicz blady, z pałającymi oczyma. Panie, rzekł ponurym głosem, zamykając drzwi gabinetu, widzisz przed sobą człowieka, który postanowił. Cóżeś pan postanowił? Postanowiłem zakończyć życie. Ciężka to chwila, ale trudno, honor. odpoczął i mówił dalej wzburzony. Mógłbym wprawdzie pierwej zabić pana, który jesteś przyczyną moich nieszczęść. O, nie rób pan ceremonii, rzekł Wokulski. Pan żartuje, a ja doprawdy mam broń przy sobie i jestem gotów, spróbujno pan swojej gotowości. Panie, tak nie przemawia się do człowieka stojącego nad grobem. Jeżeli przyszedł, to tylko, ażeby dać panu dowód, że pomimo błędów mam serce szlachetne. I dlaczegoż tu stajesz pan nad grobem? Spytał Wokulski, ażeby ocalić honor, który chcesz mi pan wydrzeć. O. Zachowaj, że pan ten drogi skarb, odparł Wokulski i wydobył z biurka fatalne dokumenta. Czy o te papiery panu chodzi? Pan pytasz? Pan naigrawasz się z mojej rozpaczy? Uważa pan, panie Maruszewicz, mówił Wokulski, przeglądając papiery, mógłbym panu w tej chwili wypowiedzieć kilka morałów. Albo nawet przez pewien czas zostawić pana w niepewności. Ale że obaj jesteśmy już pełnoletni, więc. Rozdarł papiery i kawałki ich. Oddał maruszewiczowi. Więc niech pan zachowa sobie to na pamiątkę. Maruszewicz ukląkł przed nim. Panie, zawołał, darowałeś mi życie. Wdzięczność moja, nie bądź pan śmieszny, przerwał mu wokulski. O życie pańskie byłem zupełnie spokojny, tak jak jestem pewny, że kiedyś dostaniesz się do więzienia. Cała rzecz w tym, że ja nie chcę panu ułatwić tej podróży. O, pan jesteś nielitościwy! Odparł maruszewicz machinalnie, otrzepując spodnie. Jedno życzliwsze słowo, jeden cieplejszy uścisk ręki może wyprowadziłby mnie na nowe tory, ale pan nie możesz się na to zdobyć. No, żegnam pana, panie maruszewicz, niech tylko panu nie przyjdzie koncept podpisać kiedy mego nazwiska. Bo wówczas rozumie pan. Maruszewicz wyszedł obrażony. To dla ciebie. Dla ciebie ty ukochana, ubył dziś jeden więzień. Straszna to rzecz uwięzić kogoś, nawet złodzieja i oszczercę, pomyślał Wokulski. Przez chwilę jeszcze toczyła się w nim walka. Raz wyrzucał sobie, że mogąc uwolnić świat od chultaja nie zrobił tego, to znowu myślał, co działoby się z nim, gdyby tak jego samego uwięziono, oderwano od panny Izabeli na całe miesiące, może na lata. Cóż to za okropność już nigdy jej nie zobaczyć kto zresztą wie, czy miłosierdzie nie jest najlepszą sprawiedliwością, jaki ja się robię sentymentalny. Tempus fugit eternitas manet. Jakkolwiek sprawa z Maruszewiczem załatwiła się we cztery oczy, jednak wieść o niej rozeszła się. Wokulski powiedział o tym Rzeckiemu i kazał wykreślić z księgi rzekomy dług barona. Maruszewicz zaś opowiedział baronowi, dodając, że baron już nie powinien gniewać się na niego, ponieważ dług został umorzony, a on Maruszewicz, ma zamiar poprawić się. Czuję, mówił wzdychając, że byłbym inny, gdybym miał choć ze trzy tysiące rubli rocznie. Nikczemny świat, na którym tacy jak ja, ludzie muszą się marnować. No, daj spokój, maruszewicz, uspokajał go baron. Kocham cię, ale przecie wszyscy wiedzą, że jesteś hultaj. Zaglądałeś baron w moje serce? Wiesz jakie tam uczucia? O gdyby istniał jakiś trybunał, który umie czytać w duszy człowieka, zobaczylibyśmy, kto z nas lepszy ja czy ci, co mnie sądzą i potępiają! W rezultacie tak Rzecki jak baron, jak książe i paru hrabiów, którzy dowiedzieli się o nowym figlu maruszewicza, wszyscy przyznawali, że wokulski postąpił szlachetnie, ale nie po męsku. To bardzo piękny czyn, mówił książę, ale. Nie w stylu Wokulskiego. On mi wyglądał na jednego z tych ludzi, którzy w społeczeństwie stanowią siłę tworzącą rzeczy dobre, a karcącą łotrów. Tak jak postąpił Wokulski z Maruszewiczem, mógłby zrobić każdy ksiądz. Obawiam się, że ten człowiek traci energię. W rzeczywistości Wokulski nie stracił energii, ale zmienił się pod wieloma względami. Sklepem na przykład nie zajmował się, nawet czuł do niego wstręt, Ponieważ tytuł kupca galanteryjnego szkodził mu w oczach panny Izabeli. Natomiast zaczął goręcej zajmować się spółką do handlu z cesarstwem, ponieważ ona przynosiła ogromne dochody, a tym samym zwiększała majątek, który chciał ofiarować pannie Izabeli. Prawie od chwili, kiedy oświadczył się i został przyjęty, opanowała go dziwna żywność i współczucie. Zdawało mu się, że nie tylko nie umiałby nikomu zrobić przykrości, ale nawet sam nie umiałby się bronić przeciw krzywdom, byle te nie dotykały panny Izabeli. Natomiast czuł niepokorną potrzebę robienia dobrze innym. Oprócz zapisu dla Rzeckiego przeznaczył Lisieckiemu i Klejnowi swoim byłym subjektom po cztery tysiące rubli tytułem wynagrodzenia szkód, jakie wyrządził im sprzedając sklep Szlangbaumowi. Przeznaczył również około dwunastu tysięcy rubli na gratyfikacje dla inkasentów, woźnych, parobków i furmanów. Węgiełkowi nie tylko sprawił huczne wesele, ale jeszcze do sumy obiecanej młodemu małżeństwu dołożył kilkaset rubli, ponieważ w tym czasie furmanowi Wysockiemu urodziła się córka, więc trzymał ją do chrztu. Gdy zaś sprytny ojciec dał dziecku imię Izabeli, Wokulski złożył dla niej pięćset rubli na posag imię to było mu bardzo drogie nieraz gdy siedział samotny brał papier i ołówek i bez końca pisał izabela izabella a potem palił ażeby nazwisko ukochanej nie wpadło w obce ręce miał zamiar kupić pod warszawą mały folwark zbudować willę i nazwać ją izabelinem Przypomniał sobie, że w czasie jego wędrówek po górach uralskich pewien uczony, który znalazł nowy minerał, radził się, jakby go nazwać. I wyrzucał sobie, że nie znając wówczas panny Izabeli, nie wpadł jednakże na pomysł nazwania go Izabelitem. Nareszcie przeczytawszy w gazetach o znalezieniu nowej planetoidy, której znalazca również kłopotał się o danie jej nazwiska, chciał przeznaczyć dużą nagrodę temu z astronomów, który odkryje nowe ciało niebieskie i nazwie je Izabelą. Odurzające przywiązanie do jednej kobiety nie wykluczało jednak myśli o drugiej. Niekiedy przypominał sobie panią Stawską, o której wiedział, że wszystko gotowa była dla niego poświęcić, i czuł jakby wyrzuty sumienia. No co ja zrobię? Mówił. Co mówi nie, że tę kocham, a tamtą. gdybyż ona zapomniała o mnie i była szczęśliwą. Na wszelki sposób postanowił zabezpieczyć jej przyszłość i stanowczo dowiedzieć się o jej mężu. Niech przynajmniej nie potrzebuje troszczyć się o jutro. Niechaj ma posak dla dziecka. Co kilka dni widywał pannę Izabelę w licznych towarzystwach otoczoną młodszymi i starszymi ludźmi ale już nie raziły go ani umizgi mężczyzn ani jej spojrzenia i uśmiechy taką ma naturę myślał nie umie ani śmiać się ani patrzeć inaczej jest jak kwiat albo jak słońce które mimo woli uszczęśliwia wszystkich dla wszystkich jest piękne pewnego dnia otrzymał telegram z zasławka Wzywający go na pogrzeb prezesowej. Zmarła, szepnął, jaka szkoda tej zacnej kobiety. Dlaczego ja nie byłem przed jej śmiercią? Zmartwił się, posmutniał, ale nie pojechał na pogrzeb staruszki, która dała mu tyle dowodów życzliwości. Nie miał odwagi rozstać się z panną Izabelą nawet na kilka dni. Już rozumiał, że nie należy do siebie. Że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety. Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby się zabijać. Jego dusza sama odleciałaby za nią, jak ptak, który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi. Zresztą nawet nie mówił z nią o miłości, jak nie mówi się o ciężarze ciała, albo o powietrzu, które człowieka napełnia i ze wszystkich stron otacza. Jeżeli w ciągu dnia wypadło mu pomyśleć o czym innym niż o niej, wstrząsał się ze zdumienia, jak człowiek, który cudem znalazłby się w nieznanej sobie okolicy. Nie była to miłość, ale ekstaza.